Elekcje dużo Polskę kosztowały. Każdy wybór kolejnego króla narażał państwo na zewnętrzne wpływy. Konstytucja wprowadziła dziedziczność i oto potomkowie Stanisława Augusta mieli tworzyć dynastyczną linię i przejmować tron, zapewniając królewskiemu panowaniu ciągłość. Nie miał to być jednak ów król, któremu jedno władczo wszystko wolno. Jak mówiła konstytucja, nie samowładcą, ale ojcem i głową narodu być powinien, i tym go prawo i konstytucja niniejsza być uznaje i deklaruje. Złe.